pierwszy trening Bytowi już za nami, a może dopiero, bo już mamy 3 lipca, tylko 12 dni do pierwszego meczu o stawkę. Dokładnie, no niestety nie mogliśmy wcześniej zrobić tych treningów, to znaczy mogliśmy zrobić, ale chodziło mi też o to, żeby jakieś psychicznie chłopaki przede wszystkim odpoczęli 2 tygodnie, żeśmy dłużej trenowali, cały czas byliśmy pod tak zwanym prądem i chłopakom należał się urlop. Początkowo chcieliśmy wrócić wcześniej do treningów, ale później w sztabie przemyśleliśmy to i chcieliśmy, żeby bardzo dobrze wypoczęli, żeby przyjechali tutaj z nowymi nadziejami i z chęciami do ich pracy do następnego sezonu. Można powiedzieć, że będziemy troszeczkę bazować na tych meczach barażowych, no bo to jednak niewiele od tego czasu minęło. To znaczy nie wiem, czy będziemy bazować na tym. No myśmy 2 tygodnie dłużej trenowali niż wszyscy. Mamy jakiś tam cykl przygotowań sobie przygotowany do pierwszego meczu. No i oczywiście będziemy też tymi mikrocyklami dochodzić, które będą w okresie startowym. Na spokojnie mamy sobie to przemyślane, my też z profesorem Jastrzębskim. No i będziemy chcieli tak zrobić, żeby zespół był optymalnie przygotowany. Zobaczymy, jak to wyjdzie. Wiadomo, nowy sezon, nowe nadzieje. Już tak się kształtuje jakiś cel? To znaczy, powiem szczerze, że jeszcze na temat celów nie rozmawialiśmy, bo tak naprawdę do końca nie mamy jeszcze kadry tutaj ukształtowanej. No, jeszcze około 5 zawodników będziemy potrzebować i szukamy na te pozycje. Mają być to młodzi, perspektywiczni zawodnicy, którzy już grają w piłce seniorskiej. I nie tylko, no, przyjadą jeszcze w ciągu tygodnia zawodnicy, jeden przyjedzie zawodnik z ekseklasy ukraińskiej, który całkiem niedawno grał jeszcze w naszej ekseklasie w Wiśle Płock. Przyjedzie zawodnik z tych, który też 32 występy w tamtym sezonie miał, także no, będziemy chcieli taką mieszankę zrobić doświadczenia, ale też i młodych, perspektywicznych chłopaków, którzy już mówię, już grali w drugiej lidze, są młodzi i chcą jeszcze coś pokazać. Spytam się jeszcze o skrzydłowych, bo prawdopodobnie aż trójka odejdzie. Jakie będą poszukiwania raczej na prawą pozycję, tak? Dokładnie, no właśnie na tą pozycję najbardziej zawodników będziemy szukali i to jak mówiłem wcześniej, ten skrzydłowy, który przyjedzie to z Ukrainy, to też jest prawo skrzydłowy. Tutaj są też ci młodzi chłopacy, którzy na prawym skrzydle też będą się tutaj w meczach tych sparingowych pokazywali. Czekam jeszcze na jednego zawodnika, który na dzień dzisiejszy jest w Arce Gdynia i trenuje z pierwszą drużyną. No, w tym tygodniu powinna zajść decyzja, czy on zostaje z pierwszą drużyną Arki, czy zostanie do nas wypożyczony. Mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to zawodnik, który ostatnio grał w trzeciej lidze. Jako pomocnik boczny prawy strzelił 16 bramek, 9-8 rocznik. Dobrze, dziękuję bardzo.